Szanowni Państwo, ostatnio zostałem zagadnięty przez jednego z odbiorców, czy nie mógłbym zająć się sprawą jednego księdza, który przez swój blog internetowy zaczął siać zamęt w umysłach wiernych, czcicieli Bożego Miłosierdzia i bulwersować katolików swoimi nieodpowiedzialnymi wpisami. A przynajmniej ten Pan, który mi to podsunął, czuł się bardzo zbulwersowany. Obiecałem zatem przyjrzeć się temu i na początku bardzo się zdziwiłem, że owym mieszaczem jest ksiądz Dariusz Olewiński, człowiek, którego miałem okazję poznać w życiu i którego darzyłem dużym szacunkiem do tej pory. Wszakże, już po przeczytaniu jednego z jego wpisów na temat kultu Bożego Miłosierdzia, stwierdziłem, że coś jest nie tak jak trzeba i że to bardzo nie tak jak trzeba. Nagrałem zatem szybki film ostrzegający przed działaniem tego księdza. A następnie zacząłem zapoznawać się z kolejnymi dywagacjami na temat kultu Bożego Miłosierdzia. No i powiem szczerze, iż owo zapoznawanie się kosztowało mnie sporo nerwów, bowiem nie takim pamiętałem księdza Olewińskiego z dawnych lat. Tymczasem teraz odniosłem wrażenie, iż mam do czynienia albo z jakimś kretynem. Albo z wielkim wrogiem kultu Bożego Miłosierdzia, który przy okazji chciał skosić świętą siostrę Faustynę, błogosławionego księdza Sopoczkę, a być może jakby się udało nawet świętego Jana Pawła II. Jak z tego zatem widać, sprawa jest poważna, bowiem wielu ludzi z tak tzw. prawicowych środowisk Kościoła, którzy znali księdza Olewińskiego z dawnych czasów, bądź też jacyś młodzi, nieutwierdzeni jeszcze w wierze ludzie, Zaczęli przyjmować te jego majaczenia jako niby jakieś nowe odkrycia duchowe i dawać im posłuch, podczas gdy naprawdę jest to spełnienie postulatów największych wrogów Kościoła. Ponadto jad i niski poziom argumentów Księdza Olewińskiego oraz często ich zupełne rozbijanie się z prawdą zaczęły dawać mi przekonanie, że na samo zachowanie Księdza może też oddziaływać jeszcze inna. Zła siła i że ksiądz Olewiński poddał się po prostu demonicznemu oddziaływaniu. Stwierdziłem, że trzeba zatem zacząć działać i ostrzec, przynajmniej, ludzi przed tymi nowymi zagrożeniami, sprokurowanymi na dodatek innym katolikom przez księdza, czyli bardziej groźnymi, przez to, iż pojawił się wilk w owczej skórze. Owocem zatem mojej odpowiedzi na ten nowy problem. Są dwa kolejne filmy, w których omówię błędy pojawiające się w ośmiu kolejnych tematach blogowych księdza Olewińskiego, w których to atakuje on na różne sposoby różne elementy kultu Bożego Miłosierdzia oraz ludzi związanych z szerzeniem tego kultu. Właśnie tak atakuje i podważa, a nie dyskutuje na temat swoich ewentualnych wątpliwości. Świadczy bowiem o tym to, iż ksiądz Olewiński porzucił wszelkie zasady pracy, badawczej i posługuje się nieprawdą, zaprzeczeniem, nieprzyjmowaniem argumentów oraz innymi niecnymi sposobami, aby tylko potwierdzić swoje zmyślone tezy. W międzyczasie wszak, gdzie ksiądz Olewiński zdążył już zaatakować osobiście i mnie, zatem proszę państwa o cierpliwość i wybaczenie, bowiem choć raz będę musiał odpowiedzieć jednak personalnie mu. Niemniej po nagraniu tych dwóch programów nie mam zamiaru dalszego kręcenia o nim jakichkolwiek filmów, nieważne nawet jakie dalsze bzdury mówiłby on i na mój temat. Powiem do jakiej konkluzji można dojść z człowiekiem, któremu w biały dzień pokazuje się słońce, a on odpowiada, że widzi tylko ciemność. Proszę też o wybaczenie odnośnie nieco ostrego języka w tej części personalnej, niemniej ksiądz Olewiński całkiem na niego zasłużył stosując uprzednio całą masę inteligentnych epitetów, aby tylko obliżyć moją wiarygodność w obronie kultu Bożego Miłosierdzia. Zatem ten wiedeński kocur zasłużył, aby i jemu przyciąć pazurków. Dobrze, co się zaś tyczy sposobów technicznych, które postanowiłem zastosować w przedstawieniu odpowiedzi na aberracji księdza Lewińskiego, to jest to przedstawienie liniowe tych wszystkich jego błędów, które znalazłem w poszczególnych jego wpisach i odpowiedź na wyszczególnione ich najbardziej trucicielskie fragmenty. Nie jest to oczywiście odpowiedź na wszystkie jego błędy, niemniej tyle wystarczy, aby dosyć dokładnie przedstawić jego szkodliwe poglądy i dać im odpór. Gdyby bowiem chciał odpowiedzieć na wszystko, co tutaj, musiałbym kręcić o wiele więcej materiału. A to jest dosyć męczące, bowiem zawsze jest męczące przebywanie w pobliżu ciemnoty umysłowej. Odpowiadam zatem tak na wpisy tematyczne księdza Olewińskiego, jak i na jego postskrypta, które tam się ukazały, oraz na jego poglądy wyrażone w odpowiedziach, jakich udzielał różnym internautom. Wszystko to zaś daje obraz przerażający człowieka nienawidzącego kultu Bożego Miłosierdzia. Gdyby zaś ksiądz Olewiński chciał coś. W międzyczasie zmienić w swoich wypowiedziach, aby się ewentualnie wybielić albo ukryć, to zawiadamiam i skopiowałem już całe jego strony internetowe, na których owe jego niecne wypowiedzi się pojawiają. To tak dla porządku. No cóż, zachęcam teraz Państwa do obejrzenia dwóch najbliższych odcinków o obronie kultu Bożego Miłosierdzia, bowiem postanowiłem to zrobić tak, aby oprócz apologii Znalazło się tam również wiele prawdziwych faktów o tym, jak to kult Bożego Miłosierdzia się rozwijał i jakie przeciwności miał na swojej drodze. Aby mieć świadomość, jakie to ważne Boże dzieło, skoro natrafiło na tyle przeszkód. Jeżeli zaś nie są Państwo zainteresowani polemiką personalną, to zawsze można przewinąć początek pierwszego filmu do planszy z napisem Szkodnik atakuje. I od tamtego momentu zapoznawać się z wrogą argumentacją księdza Olewińskiego przeciw kultowi Bożego Miłosierdzia oraz z merytorycznymi odpowiedziami i rozwiązaniami aberracji księdza Olewińskiego, udzielonymi mu w ramach obrony wspomnianego kultu. Zatem we wpisie księdza Olewińskiego zatytułowanym czy spokój rozwiązuje problem bluźnierstwa? Pojawiają się następujące nieprawdy księdza Olewińskiego, skierowane w dużej mierze osobiście przeciwko mnie. Olewiński pisze zatem następująco. Pod tytułem działalność apostolska dołączył do grona youtuberów we wrześniu 2018 roku anonimowy kanał, na którego istnieje dopiero właśnie zwrócono mi uwagę. Proszę bardzo, pierwsze zdanie i dwa kłamstewka księdza Olewińskiego. A, pierwsze kłamstewko. Mój kanał nie jest anonimowy, ale od początku zaistnienia miał i... Ma załączony film, który wyraźnie mówi, kim jestem i czym się zajmuję. I kłamstewko B. Yy, na istnieniu kanału nie zwrócono księdz uwagi, tylko na kilkanaście godzin przed emisją mojego filmu Księdze o Aberracjach odnośnie koronki sam napisałem do księdza na ten yy, księdza blog wiadomość następującej treści. Szczęść Boże, księży Dariuszu, tutaj Jakub, dawnośmy się nie słyszeli, ale ostatnio powiedziano mi, co ksiądz wyrabia. Mój szacunek do księdza się nie zmniejszy, niemniej muszę też powiedzieć, co mam do powiedzenia. Proszę sobie odpuścić całą tę sprawę ze świętą Faustyną. Tylko się ksiądz zawikła, efektów tego wystąpienia poza zamieszaniem nie będzie żadnych, a na koniec będzie bolało. Jedno co wiem, to że nie z Faustyną się nie zaczyna. Pozdrawiam, a dodatkowo powiem, że tak naprawdę nie ma tam żadnego problemu. Odnośnie owego szacunku na przyszłość, coś się akurat pomyliłem, ale przed napisaniem wspomnianego listu jeszcze nie wiedziałem do końca, jakie bzdety i negatywne stwierdzenia wypisuje na swoim blogu Olewiński na temat kultu Bożego Miłosierdzia. Zatem mój szacunek do niego zmniejszył się potem bardzo. Mówię, trudno mieć szacunek do księdza, który jest siewcą nieprawdy. Wszakże wysłałem nadmienioną wiadomość, bo to chyba kulturalnie jest wezwać szaleńca do pamiętania albo przynajmniej zawiadomić go o rozpoczęciu przeciw niemu działań wojennych. Tak to nazwijmy. Także dwa kłamstewka już na sam początek. Oj, nieładny księdze Dariuszku, nieładnie. Jeżeli bowiem taki jest sam początek, to co może być dalej? Jak się od kłamstwa zaczyna, no to na czym się kończy? Niestety książ Olewiński idzie dalej w zaparte i pisze. Autor się wprawdzie nie przedstawia. No, 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 no. Wysłałem przecież księdzu wspomnianą powyżej notkę. Niemniej od czego mamy przemożną siłę umysłu księdza Olewińskiego, który potrafi rozpoznawać i wyrozumować wiele spraw, chyba poza zmysłowo. Pisze on bowiem dalej następująco. Jednak dość łatwo mogłem go rozpoznać, mimo upływu dwudziestu kilku lat, od zapoznania się i ostatniego kontaktu, tudzież znacznie zmienionego wyglądu. Rzeczywiście, dane mi było poznać pana Jakuba Szymańskiego początkiem września 1995 roku w Gdyni, gdzie byłem w celu pomocy jego koledze w przeprowadzce do seminarium Bractwa Kapłaństwa Świętego Piotra w Niemczech. Który stał się zresztą pierwszym Polakiem wyświęconym w nim. Pan Szymański wówczas uczestniczył po raz pierwszy we mszy świętej tradycyjnej, którą widocznie nie był zachwycony. Powiedział, że czuł się malutki podczas tej mszy świętej. Ten zaś tekst, szczególnie jego ostatnie zdania, dały mi do myślenia. Nad być może Stanem, który doprowadził umysł księdza Olewińskiego do obecnego jego zaciemnienia, i spowodował to, że ksiądz Olewiński atakuje jak wściekły pies naokoło i bez powodu wielu księży, czy osoby ze środowisk tradycyjnych w kościele, jak na przykład księdza Śniadocha czy księdza Grygiela oraz no innych. Otóż jest podkreślone, że dzięki jego działalności ksiądz Dawidowski stał się pierwszym Polakiem w bractwie św. Piotra w Niemczech, oraz, że ja uczestniczyłem pierwszy raz w Mszy Trydenckiej. Zdaje się ukazywać to, że ksiądz Olewiński uważa się za pierwoplastę środowiska tradycyjnych katolików pośród Polaków i że dlatego wszyscy z tych środowisk powinni się go słuchać jak ojca, bo jak nie, to wryj. No i stąd zapewne wzięła się skłonność księdza Olewińskiego go wspomnianego poniżania wszystkich innych ludzi i księży z tych wspomnianych środowisk. No ale przecież księży Dariuszku. Jak Kościół w Polsce wyznaczał tych dusz pasterzy łacińskich dla powstających środowisk, które chciały mieć dostęp do mszy trydenckiej, no to księdza tu nie było. Ksiądz jest afiliowany w Wiedniu. No to co tutaj ksiądz ludziom teraz z głowy zawraca? Proszę wracać, nawracać do Wiednia. A jak się księdzu z powodu braku jakiejś własnej chwały pomieszało w głowie, no to trzeba iść do doktora się leczyć a nie niewinnych ludzi ganić. Ja tu zresztą odpowiem księdzu za siebie, Powiem, ksiądz pisze tak. Pan Simeński wówczas uczestniczył po raz pierwszy we mszy świętej tradycyjnej. Czyli, że niby miałem być na mszy trydenckiej sprawowanej przez księdza pierwszy raz w życiu i w domyśle zapewne powinienem być za to wdzięczny. A no nie, bo pudło. Pierwszy raz tam przy trydenckiej to ja uczestniczyłem, jak byłem ochrzczony. Zresztą też w łacińskim rycie. I to było moje pierwsze uczestnictwo. Drugi, raz, drugi zaś raz byłem na mszy trydenckiej w 1994 roku, czyli na prawie rok przed spotkaniem księdza Olewińskiego. I ta msza była sprawowana przez księdza Karla Szczelina od Lefebrystów, który właśnie zaczynał swoją działalność w Polsce. Poszedłem zobaczyć, co to jest, no i muszę przyznać, że wówczas dane mi było po raz pierwszy zapoznać się z tym duchem podziału, który wnieśli z sobą lefebryści. bowiem po samej mszy i dyskusji o mało co nie doszło do biatyki. No i namsze e, sprawowane przez księdza Dariuszka trafiłem dopiero w 1995 roku i wspominam je e, akurat bardzo dobrze. Powiem, Ksiądz Lewiński nie był lefebrystą, czyli rozłamowcem, ale zwykłym księdzem, który odprawiał mszę trydencką w spokojny, pobożny i zaangażowany sposób. Takie mam wspomnienia. Przata nie była zaś jedna, ale wraz z innymi osobami wyznającymi tradycyjne wartości uczestniczyłem w kilku mszach odprawianych przez Księdza Lewińskiego. Co się zaś tyczy tego, że niby wedle Księdza Lewińskiego rzekomo. Nie, by, nie byłem zachwyconym sząstrydęcką, bo powiedziałem mu, że czułem się podczas niej malutki, no to to jest tekst, który, jak rozumiem, ksiądz Olewiński obliczył sobie na to, aby umniejszyć moją wartość w oczach ludzi wyznających tradycyjne wartości. No ale muszę tutaj odpowiedzieć księdzu Dariuszkowi, że od kiedy to, jak się coś komuś nie podoba, to ta osoba mówi, że czuje się wobec tego malutka. Jakiś kuriozum to jest księdza stwierdzenie. Powiem, jak ktoś mówi, że się czuje wobec czegoś mały czy malutki, to od zawsze było rozumiane, że to coś, w tym przypadku trydencka, jest wielka i przerasta tę osobę mówiącą takie słowa, a w tym przypadku mnie. No to raz. A ponadto muszę dodać jeszcze kontekst całej sprawy. Otóż wtedy, jako że była niedziela, nie jeździły autobusy do odległych. Miejscowości i żeby dostać się tam, gdzie przebywał ówcześniej ksiądz Lewiński, musieliśmy kilka godzin iść na piechotę. Czyli można powiedzieć, że byliśmy nawet pielgrzymami yy, zmierzającymi na mszę trydencką. Skoro bym zatem jej nie lubił, lub by mi się nie podobała, yy, jak to kłamliwie sugeruje ksiądz Dariuszek, to zapewne nie podjąłbym tego trudu. No i na pewno nie uczestniczyłbym też następnie w mszach łacińskich odprawianych przez prałata Szymborskiego czy w Bazylice Wawelskiej. Także lepiej stonować, księdze Dariuszku czasem słowa, nim się coś wypowie, bo prawda może być całkiem inna. No ale w końcu ksiądz Olewiński przechodzi do sedna sprawy i pisze tak. Istotna jest natomiast jego polemika w sprawie koronki siostry Faustyny. Otóż przede wszystkim wygląda na to, że pan Szymański nie zadał sobie nawet trudu zapoznania się z moimi wpisami w temacie, z którymi usiłuje polemizować i to aż do zadyszki i nerwowego wymachiwania rękami. I tutaj ma ksiądz Olewiński częściowo rację w jednej sprawie. Rzeczywiście, przed nakręceniem pierwszego swojego filmu. O jego niezdrowych poglądach na temat koronki oraz kultu Bożego miłosierdzia, zapoznałem się tylko z jego jednym wpisem na ten temat. Jak to bowiem się odbywało? A no, jeden ze zbulwersowanych jego podejściem czytelników, który zdarzyło się również, iż jest stałym widzem kręconych przeze mnie filmów, zawiadomił mnie, że jeden ksiądz w internecie bardzo atakuje świętą Faustynę i kult Bożego Miłosierdzia, i czy w związku z tym nie mógłbym na to odpowiedzieć. Jako, że zaś słucham takich głosów, bowiem zdarza się, że właśnie z takich zgłoszeń biorą się kolejne moje programy. Zgodziłem się. Człowiek ten zatem miał podesłać linki, do, których, do tych wystąpień księdza Lewińskiego, którego szczególnie zbulwersowały i uczynił to, ale akurat na te, te jego wiadomość z tymi linkami jakimś dziwnym trafem nie doszła do mnie. Po jakimś zatem czasie sam postanowiłem sprawdzić co tam się wyrabia, i wszedłem yy, pierwszy raz. Pierwszy raz! <gryw> Czyli Ksiądz Olewiński spowodował, że dzięki niemu zapoznałem się z czymś pierwszy raz. No, niestety, nie z czymś najlepszym. Yy, wszedłem pierwszy raz na bloga Księdza Lewińskiego i znalazłem jedną z jego wypowiedzi, która już była bardzo podejrzana i pokazywała, że rzeczywiście sprawa wydaje się być poważna. Dlatego nakręciłem pierwszy film. Nie tyle w polemice do jego poglądów, ale bardziej po to, aby ostrzec odbiorców, że zbliża się taki szkodnik. że promując właśnie kolejne filmy, bardziej merytoryczne, na później. Co jak widać, dzieje się obecnie. No to tyle w tym względzie. Dodam zaś tylko do wspomnianego właśnie wpisu księdza Olewińskiego, że znalazły się tam jeszcze dwa personalne ataki na mnie. Czyli, że jestem zasapany i że nerwowo macham rękami. No cóż, ksiądz Darek zachował się nieelegancko, ale jest to metoda często przez niego stosowana. Zatem szybko odpowiem. Zasapanie. Jako, że często zajmuję się tutaj na kanale niezbyt bezpiecznymi tematami, zdarzają się też różne ataki duchowe. Aby zaś i widzieć, skąd się wzięły u mnie takie dolegliwości, to trzeba się cofnąć do odcinka 23 z serii Oszustaku. Powiem, tam op opowiedziałem i całą historię, która przydarzyła mi się podczas ujawniania błędów duchowych, propagowanych przez szóstaka. Nie tylko mi zresztą, ale ucierpiała też osoba, która mi nieco wówczas pomagała. Chodziło zaś o atak z Mory, co pozostawiło mi właśnie zadyszkę i chroniczny kaszelek od czasu do czasu. Zatem w odpowiedzi na ten przytyk mogę tylko odpowiedzieć następująco: No, Lewiński, tam gdzie siedzisz teraz przed ekranem, i to oglądasz, no to na kolana przed weteranem. Tyle. Co zaś do, do nerwowego machania rękami? To nie jest ono bynajmniej nerwowe, ale wynika ze zwykłej ekspresji. A jak ksiądz Olewiński dalej nie wie o co chodzi, to polecam pojechać do Włoch, tam bowiem prawie wszyscy tak dyskutują i nie ma w tym nic złego. Czyli kolejne pudło. Niestety, niezrażony błędami swojego rozumu ksiądz Dariuszek. Brnie dalej i pisze tak. Znamienne jest, że pan Szymański występuje anonimowo. Nie przedstawia się ani imieniem i nazwiskiem, ani wykonywanym zawodem czy działalnością, a równocześnie podszywa się pod działalność apostolską. Choć, jako absolwent teologii, powinien wiedzieć, kim są apostołowie i ich następcy. To znaczy, z całą pewnością, nie osoba świecka, zwłaszcza ukrywająca swą tożsamość. Z tego co widać, to ksiądz Olewiński chciał chyba przedstawić mnie jako jakiegoś terrorystę, który działa anonimowo i szkodzi innym ludziom. Jak jednak już na początku wykazałem, wcale nie działam anonimowo, bowiem od początku działania mojego kanału mam na nim film informujący kim jestem, zaś szkodzę tylko głupkom. Dalej, nie podszywam się też pod nikogo, ani nie ukrywam tożsamości oraz wiem, że następcami apostołów są akurat biskupi. Z tym, że tutaj to ksiądz Lewiński popisał się albo zakłamaniem, albo skrajną niewiedzą, a może i odstępstwem. Dlaczego? Ano bo podczas Soboru Watykańskiego II uchwalono akurat dekret apostolskiej działalności świeckich. I od tego czasu jest wiele świeckich organizacji, które zajmują się różną działalnością w kościele, często zwaną też apostolstwem takim czy innym. Ja zaś akurat prezentuję apostolstwo kręcenia filmów. Nie wiem, może tam, gdzie się stale przybywa ksiądz Lewiński, nie ma takich różnych apostolstw świeckich, albo ksiądz Lewiński kłamie, że nie wie, iż istnieje coś takiego w kościele, albo po prostu kontestuje Sobór Watykański II i jego postanowienia z jakichś tam sobie wiadomych powodów. Kto to wie, co zalęgło się w zaciemnionym umyśle księdza Dariuszka. Idźmy jednak dalej. Ksiądz Olewiński pisze, że zarzuciłem mu, iż nasiąk duchem germańskim w teologii. I to się akurat zgadza. Powiem, z kim przestajesz, takim się stajesz. Przykłady zaś tego podam w części merytorycznej, oparte na słowach lub zachowaniach samego księdza Olewińskiego. Dalej, ksiądz Olewiński pisze, Malę teologiczną krytykę, sformułowanie ofiarowania bóstwa pan Szymański sprowadza do zadziałania diabełka. Na czym owo zadziałanie względem mojej pomyłki w sprawie siostry Faustyny ma polegać, nie wiadomo, gdyż pan Szymański wskazuje tylko na jeden mój wpis w temacie. A no, bo jest to prawda. Myślałem, że aby sprowadzić na złą drogę takiego teologa, za jakiego się reklamuje ksiądz Olewiński, to trzeba by przynajmniej samego Lucypera, ale jak poczytałem dalsze wpisy księdza Olewińskiego, atakującego kult Bożego Miłosierdzia i siostrę Faustynę, to po ich niskim poziomie stwierdziłem, że z piekła musieli wysłać jakiegoś podrzędnego demona, właśnie owego diabełka, który już wystarczy, aby zakręcić w głowie księdza Olewińskiego. Uf poziom będzie zaś już niedługo widoczny dla każdego, skoro tylko dojdziemy do części merytorycznej aktualnego filmu i do następnego odcinka. Zaś demonizm postępowania księdza Olewińskiego to stanie się już jasny nawet podczas tego odcinka. Niemniej ksiądz Olewiński pogrąża się dalej pisząc. Wykazałem, iż w tekście koronki, wydanym przez ojca Andrasza, nie ma mowy o ofiarowaniu bóstwa. Pojawia się ono natomiast w wersji wydanej przez księdza Sopoćkę. Jedynym argumentem pana Szymańskiego jest, że on nie wyobraża sobie, iż ksiądz Sopoćka zrobił podróbkę, bo był głównym dziedzicem, spadkobiercą przesłania siostry Faustyny i jest kandydatem na ołtarze. Tak więc pan Szymański nawet nie próbuje zadać sobie trudu wyjaśnienia sprzeczności między wersją ojca Andrasza i księdza Sopoćki. Widocznie uważa, iż wymachiwanie rękami w zadyszce wystarczy. Faktycznie pomyliłem się tutaj. Ksiądz Sopoćko nie jest już kandydatem na ołtarze. Po 2008 roku, ale od tamtego czasu jest pełnoprawnym błogosławionym Kościoła Katolickiego. Pozostałe zaś swoje stwierdzenia na temat szacownego księdza Sopoczki podtrzymuję i właśnie dzisiaj je jawnie wykażę, zadając sobie, uff, wspomniany przez księdza Dariuszka trud, czyli że ksiądz Dariuszek powinien być usatysfakcjonowany z całej tej sytuacji. Przy okazji zaś udowodnię obskurantyzm księdza Olewińskiego który poważył się zaatakować niegodnie błogosławionego księdza z Kościoła katolickiego, nie znając przy tym podstawowych wiadomości z historii kultu Bożego Miłosierdzia. Co zaś do mojego wymachiwania rękami, to właśnie to robię pozdrawiając głupotę księdza Olewińskiego. Hej! 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 Dalej, ksiądz Olewiński pisze tak: Niemiecki kościół był rzekomo przeciwnych siostrze Południowej i blokowali. Odpowiadam, to jest zwykłe kłamstwo. Nie, to nie jest kłamstwo. Odświeżyłem sobie wspomnienia i zapytałem innych ludzi, którzy faktycznie potwierdzili moje wspomnienie. Bowiem doskonale pamiętają, jak w roku 2000 radio i telewizja w Polsce przekazywały, co się wówczas wygadywało w Niemczech i czym wielu Polaków było zbulwersowanych. Niemcy bowiem gadali, a cóż ci Polacy robią w tych łagiewnikach? Że przypieli Panu Jezusowi swoje barwy narodowe, bieli czerwień w miejsce wody i krwi i świętują swój nacjonalizm! A temu obrazowi to dają cześć magiczną! No, i takie tam podobne. Takie to były w Niemczech nastroje przed kanonizacją siostry Faustyny. I proszę też Państwa, jeżeli ktoś z Państwa pamięta tamte czasy i zdarzenia, aby ewentualnie też Państwo potwierdzili to poprzez swoje wpisy. No i następnie, w tym kontekście, ksiądz Olewiński, chcąc bardziej obnażyć moje rzekome kłamstwo antyniemieckie, podaje z kolei sam coś, co jest właśnie kłamstwem. Jawnie ukazuje jego nieznajomość zagadnień związanych z historią kultu Bożego Miłosierdzia. Otóż ksiądz Olewiński stwierdza bowiem, że. W Niemczech i szczególnie na Zachodzie, nawet chyba na całym świecie, aż do lat 1980, a także w Polsce, temat był właściwie nieznany aż do czasu beatyfikacji siostry Faustyny, czyli ład górnego, wypromowania. Po czym także został praktycznie zignorowany. Przypominam, że zdanie tu dotyczy, wedle księdza Lewińskiego, tego, w jaki sposób wyglądał na świecie rozwój kultu miłosierdzia Bożego i sprawa kanonizacji siostry Faustyny. Aż się zastanawiałem, czy tego ignoranckiego zdania nie przenieść do części merytorycznej tego filmu, aby odpowiedzieć na nie z całą należną merytoryką oraz surowością. Dla głębokiej niewiedzy księdza Lewińskiego w temacie, za który się zabrał. Nic o nim nie wiedząc, ale stwierdziłem, że jako iż przyjąłem założenie odpowiadania po kolei do jego poszczególnych wpisów, tak zrobię i teraz. No to słuchaj, książę Lewiński, ignorancie jeden. Jeżeli chodzi o promowanie kultu Bożego Miłosierdzia, i to na przykład w Niemczech, to błogosławiony ksiądz Sopoćko pierwszą książkę na ten temat wydał po niemiecku już, w 1944 roku, czyli jeszcze podczas trwania II wojny światowej. A potem rynek tamtejszy był regularnie opatrywany tłumaczeniami na niemiecki język książek takich autorów jak Ksiądz Sopoćko i inni tutaj Polacy. Zaś sam Ksiądz Sopoćko od roku 1936 do 1978 wydał aż 52 książki w różnych językach na temat Bożego Miłosierdzia. Co zaś do świata, to w szerzeniu kultu Bożego Miłosierdzia zaangażowały się od razu bardzo czynnie dwa zakony: Marianie i Palotyni. I jaki to miało zasięg, to powiem na przykładzie właśnie Marianów. Otóż jeden z nich, ksiądz Jarzębowski, zainspirowany przez rozmowę, jaką miał zresztą z księdzem Sopoćką, już podczas II wojny światowej dosłownie cudem przedostał się poprzez Rosję do Stanów Zjednoczonych i namówił swoich współbraci mariańskich z ośrodka Stockbridge na rozpoczęcie szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. A działo się to na początku lat 40. XX wieku. No i gdy z kolei po II wojnie światowej Polska znalazła się w szponach sowieckiego komunizmu i niewiele mogąc zrobić po prostu w tych kwestiach, to właśnie Środek Marianów w Stockbridge stał się jakby światową centralą szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego. A jak to wyglądało w liczbach? Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej od 1945 roku do 1953 Marianie, jak sami liczą, wydrukowali i rozdystrybuowali po świecie w języku angielskim, uwaga, uwaga, 25 milionów książek na ten temat. Nie ma się zatem co dziwić, iż Stockbridge zostało następnie uznane za amerykańskie sanktuarium narodowe Bożego Miłosierdzia. Palotyni z kolei działali więcej na terenie krajowym, jako postulatorzy batyfikacji siostry Faustyny, ale dzielnie wspierali również promocję miłosierdzia w Europie. W Polsce do 1959 roku z kolei było jakieś 130 grup, które praktykowały Boże Miłosierdzie, zaś na świecie Siostra Faustyna i jej przekaz znany był w całej Europie, obu Amerykach, w Australii w wielu krajach Azji i Afryki. Przykłady koronki były już w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, niemieckim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, czeskim, słowackim, ukraińskim, węgierskim, chorwackim i po łacinie. A nie, żeby nikt nie słyszał o Faustynie aż do czasu jej odgórnego wypromowania, jak to ksiądz Olewiński kłamliwie stwierdza. Ale to określenie też dużo mówi o mentalności księdza Olewińskiego i jego podejściu do omawianego tematu. Otóż ksiądz Olewiński chciałby przeforsować tezę, iż nie było żadnego oddolnego zainteresowania ludzi kultem może miłosierdzia, co jest, jak przed chwilą pokazałem, jest po prostu bzdurą. Ale że to tylko kardynał Wojtyła wepchnął niejako kościołowi kult Bożego Miłosierdzia i siostrę Faustynę. Jak już zdobył władzę w kościele. Oj, nieładnie, nieładnie, księży Olewiński, w ten sposób kłamać i podgryzać dużo lepszych od ciebie ludzi. Powracając zaś do wątku niemieckiego, przeciwstawiania się kultowi Bożego Miłosierdzia, to w końcu sam Olewiński to potwierdza pisząc. W tym miejscu. Muszę wspomnieć, iż dopiero w ostatnim czasie, od około roku, podzieliłem się zastrzeżeniami zarówno publicznie na pewnym niemieckojęzycznym teologicznym forum dyskusyjnym, jak też prywatnie wobec dwóch wybitnych teologów, dogmatyków niemieckich, w tym jednego kardynała. Ten ostatni pisemnie potwierdził pośrednio moje zastrzeżenia, a drugi profesor, którego prosiłem o opinię co do moich zastrzeżeń. Póki co milczy, co jednak widocznie także rozumieć trzeba jako potwierdzenie, bo wiem kto milczy, zdaje się zgadzać. No cóż, widać zatem w sumie, że jednak i sam ksiądz Olewiński też poszukuje tego niemieckiego stylu przeciwstawienia się kultowi bożego miłosierdzia, bo coś mu z miłosierdziem Boga nie pasuje po drodze. No i teraz kolejny cytat z księdza Olewińskiego, który można w zasadzie podzielić na trzy części. Nerwowe, chaotyczne, niechlujne, niemerytoryczne, a równocześnie wyniosłe i złośliwe zachowanie pana Szymańskiego, którego właściwie kompromituje, jest dość typowe dla wyznawców koronki i siostry Faustyny. Jest to zachowanie sekciarskie i wręcz demoniczne, powieszane i zakłamane. Owszem, doceniam jego miłe osobiste uwagi i podkreślenie sympatii do mnie, choć są to zapewne jedynie zagrywki taktyczne wobec odbiorców, tak zwanego pokazania, że pan Szymański ma dobrą wolę. W każdym razie jego maniakalne powtarzanie, że koronka jest w porządku, niczego nie rozwiązuje. Ani w niczym nie pomaga. Zwłaszcza nie pomaga w przezwyciężeniu zamieszania oraz ignorancji w sprawach wiary, tudzież zapaści wiarygodności kościoła. Hmm, patrzcie państwo, a tak się starałem. Zawsze przed programem myję buźkę, zawsze mam nowy sweterek i czystą czapeczkę, ale wystarcza, że odmawiam koronkę, a już jestem dla księdza Olewińskiego. Zakłamanym, niechlujem i satanistą? No to cóż, jak mogę na to księdzu odpowiedzieć? Oczywiście pomijając chory zarzut o szatanizm. A no jak ksiądz może wie, ważniejsze jest to, co jest w środku. Zatem wolę mieć kryształowe wnętrze niż taki gnój w mózgu, jak ksiądz pokazuje całemu światu, że właśnie ma. Dotarło? Ten fragment skomentuję zaś jeszcze za chwilę, ale już w kontekście ogólnym. Powiem dobrze pokazuje on, co Olewiński uważa na temat ludzi odprawiających kult Bożego miłosierdzia. Dlatego sugerowałbym jeszcze księdzu Olewińskiemu, że jak jest taki odważny w głoszeniu swoich antypoglądów względem kultu Bożego miłosierdzia, jest aż gotowy umrzeć, za te swoje przekonania, to żeby pojechał do jakiegoś sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Polsce i tam zaczął przekonywać modlące się staruszki, że są szatanistkami. Albo jeszcze lepiej niech to powie jakimś krzepkim młodzieńcom, tam się znajdującym. No bo co by było wówczas się mogło stać? A no jakby dostał kilka prostych na twarz, yy, aż by mu się tą tonsura przysunęła gdzieś pod pachy. To może i rozum jego, tak jak stary telewizor czasami, też by jeszcze zaskoczył i dał się naprawić. Także warto spróbować księży Olewiński. Powracając jednak do jego aktualnych przytyków, to kolejny wpis księdza Olewińskiego jest również paskudny. Sugeruje on bowiem, że jak mówią o nim coś miłego, to robią to tylko z powodów taktycznych i własnego zakłamania. No cóż, nie znam mnie ksiądz na tyle, aby wiedzieć, że ze mnie szczery chłopak jest i że zazwyczaj mówię to, co myślę. Zapewniam jednak, że dzisiaj i w kolejnym programie nauczę księdza odróżniać, iż jak mówię coś miłego o nim, to tak, yy, yy, to, tak to kiedyś odbierałem. A jak mówię coś niemiłego o nim, to tak to właśnie teraz odbieram. A zatem, uważam, że ksiądz Olewiński jest potrójnym kretynem. Co zaś do wyjaśnienia tego, powiem na razie tyle, że po przedstawieniu jego merytorycznych błędów dzisiaj w kolejnym programie zaczną Państwo rozumieć pierwsze użycie tego terminu. Niemniej, aby zrozumieć pozostałe dwa użycia tego terminu, to jednak ci z Państwa, którzy będą tym zainteresowani, oczywiście, będą musieli poczekać aż do zakończenia programu drugiego. Tam bowiem w jego końcówce wyjaśnię właśnie pozostałe użycia tego terminu. Zaś ksiądz Olewiński nauczy się, że jak mówią o nim dobrze, to tak myślę, czy raczej myślałem, a jak mówią o nim źle, to właśnie jest to odpowiedź na jego nikczemne dokonania obecne. Tyle. Jeżeli zaś chodzi o kryzys wiarygodności w Kościele, to oświecę księdza Olewińskiego, że mamy do go właśnie z powodu seksualności i niewiarygodności księży a nie z tego powodu, że ludzie odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. I wygląda to też na to, że tymi swoimi wpisami również ksiądz Olewiński wybitnie przyczynia się do utrwalania owego kryzysu. Na tej samej zaś stronie bloga księdza Olewińskiego są również jego teksty w komentarzach odpowiadające na wpisy internautów i znajdują się tam takie kwiatki jak na przykład taki. W dzienniczku jest mnóstwo absurdów i bluźnierstw obrażających zarówno zdroworozsądek, a tym bardziej wiarę katolicko. Tym samym jego treść nie może pochodzić od Boga. Można zatem powiedzieć, że jednak dobrze iż nagrałem wcześniejszy film ostrzegający przed Olewińskim. bowiem choć nie było tam jeszcze wielu danych na temat jego pobłądzenia, co zostanie uzupełnione teraz i w kolejnym filmie, to jednak publikacja tego wcześniejszego filmu spowodowała podrażnienie Olewińskiego i ukazała jego prawdziwe odniesienie do kultu Bożego Miłosierdzia. Co właśnie wskazuje powyższy wpis, że dzienniczek jest bluźnierczy, oraz ten wcześniejszy wpis, który mówił, że moje zachowanie jest typowe dla Wyznawcy koronki do Bożego Miłosierdzia. Jest ono sekciarskie, demoniczne, pomieszane i zakłamane. E, czyli zatem, szanowni Państwo, jeżeli praktykujemy kult Bożego Miłosierdzia, jesteśmy wedle księdza olewińskiego bluźniercami, obrażamy wiarę katolicką, jesteśmy sekciarzami i zakłamanymi wyznawcami demonów. To tak pokrótce. Czy zatem ktoś z Państwa dziwi się jeszcze. Iż mam olewińskiego za człowieka poddanego jakiemuś działaniu demonicznemu. No bo kto inny, no chyba jeszcze tylko osoba psychicznie chora, mogłaby wygłaszać takie androny. Ale powtarzam, dobrze się stało, że opublikowałem ten wcześniejszy film, bowiem teraz już całkiem wiadomo, z kim mamy do czynienia. I kto stoi za blogiem tak zwanego. Teologa katolickiego, który odpowiada, a w istocie blogiem będącym jakimś internetowym wariantem starej i demonicznej wyroczni pogańskiej. W tym bowiem momencie należy też zadać pytanie, czy sam Olewiński i jego zwiedzeni zwolennicy zdają sobie sprawę z powagi swojego położenia. Proszę bowiem tych państwa na chwilę, aby odrzucili swoje uprzedzenia i przyjęli, że kult Bożego Miłosierdzia tak jak przedstawiony przez świętą siostrę Faustynę, jest jednak prawdziwy. No i co to oznacza dla ludzi sprzeciwiających się temu kultowi? Ano Pan Jezus się nacierpiał, aby w końcu doprowadzić ludzkość do tego kultu. Wybrał miejsce i osobę, Faustynę, aby o nim światu całemu ogłosiła. No a tutaj przychodził jakiś, przychodziły jakieś mędrki, które się Panu Jezusowi sprzeciwiają i mówią, że jego dokonanie... To nieprawda i satanizm. No, to można zapytać, no to takie, no, na co te mędrki liczą? Pismo święte opisuje bowiem taką sytuację. Jak już wszystko stanie się jasne, to wówczas do Pana Jezusa przyjdą tacy, jak obecny ksiądz Olewiński i jego wspólnicy. I tak jak w Ewangelii według Świętego Mateusza rozdział 7, zostało napisane, usłyszą. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie, wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im, Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. No bo jak ma to niby inaczej wyglądać, skoro stworzenia chcą się przeciwstawić jednemu z najważniejszych planów Bożych, wymyślonych dla ratowania tych właśnie stworzeń. Na co liczą ci, co odrzucają plan Bożego Miłosierdzia? Ponadto ksiądz Lewiński robi bardzo złą robotę dla promocji samej trydenckiej mszy. Bowiem co to za promocja Mszy Trydenckiej, skoro jej orędownik wychodzi naprzeciw Pana Jezusa i mówi mu: Nie będę rzużył Twojemu miłosierdziu, bo ono jest fałszywe. No to wówczas promowana przez niego Msza Trydencka staje się zbiorem nieistotnych zapisków, skoro ksiądz Lewiński potrafi jednocześnie sprzeciwić się woli Boga Żywego. Co jest bowiem ważniejsze? No i przy tej okazji wypada jeszcze zwrócić się i do zwiedzionych zwolenników księdza Olewińskiego. Niestety jesteście Państwo głupsi nawet od wszelkich lewaków, nawet od fanów szóstaka. Bowiem tamci często nie mieli żadnej wiedzy religijnej i przyłączali się do zwodziciela szóstaka z nieświadomości. Wy zaś domagacie się, że jesteście mądrzy, że jesteście prawdziwymi katolikami, bo czcicie dawne czasy i zwyczaje, jednocześnie odrzucając to, co istotę religijności i świętości stanowi. A zatem jesteście właśnie głupsi od tych fanów szóstaka, bowiem oni często nic nie wiedzą o religii. Wy zaś przedstawiacie siebie jako wiedzących. A zatem podczas odrzucenia Bożego Planu, wasza kara powinna być większa. Powracając zaś do naszego zazdrosnego księdza Olewińskiego, to następnie pisze on tak. Pan Szymański coś tam pisze w tematyce teologicznej i swój kanalik poświęca tej dziedzinie. Ma więc obowiązek prezentować w miarę solidną wiedzę teologiczną, zgodną z prawdami wiary katolickiej i ze zdrowym rozumem. Oj, ta zazdrość, ta zazdrość. Tutaj bowiem ksiądz Olewiński stara się mnie przedstawić jako Pentaka, który nic nie rozumie z teologii. Niemniej jestem w stu procentach pewny, że mój kanalik pomoże niewyobrażalnie większej liczbie ludzi w sprawach duchowych niż w tych sprawach zdoła zaszkodzić tym ludziom niecny blok Teolog katolicki odpowiada, prowadzony przez zawróconego księdza Olewińskiego. I miej to Księże za pewnik. Co zaś do tego, że coś tam piszę w tematyce teologicznej, to lecząc Księdza nie wiedzę w tym temacie, podpowiem tylko, że jestem autorem czy współautorem 13 książek które zazwyczaj poruszają bardzo niebezpieczne i trudne zagadnienia teologiczne, których nie jeden z autorów bałby się w ogóle podjąć, oraz iż kilka z moich książek stanowiło podstawy do wykładów prowadzonych przez księży profesorów na uniwersytetach katolickich w Polsce. Także zaakceptuj to, księży Olewiński, że na tym świecie są jednak lepsi od ciebie. No i na koniec pojawia się ostatnia, nieco dramatyczna samoreklama księdza Olewińskiego. Przecięty katolik oczywiście nie ponosi odpowiedzialności za to, że na mu się narzuca siostrę Faustynę i księdza Sopoćkę, ale ponosi już odpowiedzialność za to, że nie przyjmuje prostych argumentów opartych na prawdach wiary katolickiej. A jeżeli nie rozumie tego słowa... To ma też obowiązek? Zapytać kompetentnego teologa. Teraz mógłbym powiedzieć wiele, ale nie będę się już wyzłośliwiał. Niemniej słowa księdza Olewińskiego, którymi kreuje on sam siebie, a mówiące o kompetentnym teologu, niosą potężny ładunek ironii i to bynajmniej nie autoironii to będzie bardzo widać poprzez cały ciąg jego wypowiedzi w tych dwóch odcinkach. Powiem więc jedynie tylko tyle, że nie istnieje żaden obowiązek pytania Jołopa w sprawach, w których on sam dobitnie pokazuje, że się na nich zupełnie nie zna. Ale dobra, dosyć gadania. Teraz przysmaszmy gada. Przed przystąpieniem do opisu pierwszej degręgolady umysłowo-poznawczej księdza Olewińskiego, chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować panu Tomaszowi Szkopkowi, który jest człowiekiem obdarzonym dużą praktyczną wiedzą na temat teologii i dzięki któremu wiedzy czasami skraca się mój proces poznawczy teologicznych zagadnień. Tak było i w tym przypadku. Ponadto nie bez znaczenia jest również fakt, iż pan Szkopek również zna księdza Olewińskiego. Kiedy zatem wynikła cała ta sprawa, poinformowałem pana Szkopka o aktualnych zachowaniach tego księdza, na co on zdziwił się i tym bardziej zapoznał się z sugerowanymi przeze mnie wpisami z owego blogu, odnoszącymi się do negacji kultu Bożego Miłosierdzia. Następnie pan Szkopek dał mi znać, iż jest szczerze zdziwiony tym, co znalazł na blogu księdza Lewińskiego, którego dawniej znał. Rzekł mi jednak, że ze względu na tą dawną znajomość, chciałby utrzymać w całej sprawie neutralność. Ale ze względu na prawdę bezwzględną z kolei dodał też, iż może pomoże mi nieco w dochodzeniu do tej prawdy. A następnie podał mi dwa argumenty na to, że ksiądz Lewiński pozostaje w dużym błędzie. Jeden z tych argumentów Dotyczy, nazwijmy to, obrony honoru siostry Łucji. I przejdziemy do niego, gdy przyjdzie na to pora. Ale argument pierwszy jest taki, że można go wręcz nazwać argumentem nokautującym, po przedstawieniu którego praktycznie mógłbym nie kręcić dalej tego filmu. Dlaczego? Ano bo niweluje on kilka najważniejszych tak zwanych argumentów księdza Olewińskiego. Podważających zresztą i samą jego negację odnośnie do jednego z najważniejszych elementów kultu Bożego Miłosierdzia. Czyli co? Czyli że droga i argumentacja księdza Olewińskiego od początku była obciążona błędem. No ale dobrze, przejdźmy zatem najpierw do samego blogu księdza Olewińskiego i do prezentacji jego poglądów, a tam natrafimy na wpis zatytułowany Koronka siostry Faustyny dowód fałszerstwa. I tam właśnie ksiądz Olewiński, kierujący się niepełnymi swoimi wiadomościami w temacie oraz zawsze pełną swą złą wolą w odniesieniu do kultu Bożego Miłosierdzia, stara się udowodnić, że obydwaj byli spowiednicy siostry Faustyny to zwykli fałszerze, którzy sfałszowali koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przy czym większy odium w tym względzie miałby spadać na księdza Sopoczkę, wedle rozeznania księdza Olewińskiego. A tymczasem jest właśnie zupełnie odwrotnie. Y, oddajmy jednak najpierw głos księdzu Olewińskiemu, aby zapoznać się z jego fałszywymi oskarżeniami. Y, no tyle. Ksiądz Olewiński pisze zatem tak. Ostatnio miałem okazję zapoznać się z pisemkiem autorstwa pierwszego spowiednika siostry Faustyny – Ksiądz Andrasza, w oryginalnym wydaniu z 1947 roku. Dodajmy, że chodzi tu o książkę Miłosierdzie, Boże, ufam Tobie. Yy, I dalej ksiądz Olewiński pisze tak. Ksiądz Andrasz podaje słowa korunki bez słów o ofiarowaniu bóstwa. Czyli ten fragment brzmi według księdza Andrasza następująco. I dalej pisze ksiądz Olewiński. Tym samym pierwotna wersja koronki, rozpowszechniona przez księdza Andrasza i innych za pozwoleniem władz kościelnych, nie zawierała głównego i fundamentalnego błędu teologicznego, który stanowi właściwą herezję ariańską, negującą współistotność Boga Syna i Boga Ojca. No i tutaj ksiądz Olewiński zaczyna już popełniać dwa znaczące błędy bowiem uważa on, iż wersja koronki zaprezentowana przez księdza Andrasza jest wersją pierwotną koronki, co nie jest prawdą. Niemniej, na bazie tego swojego nieprawdziwego przeświadczenia, za chwilę ksiądz Olewiński sformułuje zarzut, iż to ksiądz Sopoczko był fałszerzem koronki i że wprowadził do niej ariański, czyli heretycki. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, a żaden błąd ariański nie ma miejsca w koronce, ale zajmiemy się tym później, podczas opisów kolejnych pomówień Księdza Olewińskiego. Teraz zaś przyjrzyjmy się raczej niewiedzy Księdza Olewińskiego w odniesieniu do tak zwanej poszczególnych wersji koronki. Bowiem, nieważne w którą stronę, każda wersja jest dla niego tak czy inaczej błędna. Można by powiedzieć, że ten wiedeński gościu jest nienasycony w poszukiwaniu tego, aby tak czy inaczej udowodnić, że koronka jest zła. Zatem Olewiński pisze. Nie jestem w tej chwili w stanie stwierdzić, kiedy nastąpiło wprowadzenie owego ofiarowania bóstwa do tekstu koronki i przez kogo zostało to uczynione. W tej chwili nie jestem w stanie wykluczyć, że to wersja podana przez księdza Andrasza. Jest ocenzurowana w celu uniknięcia spodziewanego sprzeciwu teologów i zakazu kościelnego. Pewne jest natomiast, że mamy do czynienia z oszustwem. Zostało ono dokonane albo przez księdza Andrasza, albo przez późniejsze wydanie tekstu koronki, rozpowszechnione obecnie. Jak zatem z tego widać, ksiądz Lewiński uważa z jednej strony, że albo sfałszowaną koronkę, wprowadzanie ją do niej niby. Do prawdziwej wersji podanej przez księdza Andrasza owo słowo bóstwo, a zatem i rzekomy błądariański, albo z drugiej strony, że owo słowo bóstwo, a zatem wedle niego ten błądariański, były już związany z koronką od samego początku, a ksiądz Andrasz tylko ocenzurował z niego koronkę, nie chcąc powiększać jeszcze i tak już dużego zamieszania związanego z koronką i całym kultem Bożego Miłosierdzia. Widać zatem przy tym, jak bardzo wieje się umysł Księdza Olewińskiego, aby tylko coś było nie tak z koronką, i wspomaga się w tym wiciu ów zaciemiony umysł Księdza Olewińskiego swoją niewiedzą i nieprawdą. Przyznać jednak należy, że w słowach nie jestem w stanie wykluczyć, że to wersja podana przez Księdza Andrasza jest ocenzurowana w celu uniknięcia spodziewanego sprzeciwu teologów. Księdzu, Lewi Księdzu Olewińskiemu udało się jednak dotknąć na chwilę prawdy sugerującej, że ksiądz Andrasz ulegał pseudonaciskom pseudoteologicznym i dlatego podjął się pocięcia tekstu właściwej koronki. Jednego wszakże, czego jest pewien ksiądz Olewiński, to tak czy siak, ale że mamy do czynienia z oszustwem. Zostało ono dokonane albo przez księdza Andrasza, albo przez późniejsze wydania tekstu koronki rozpowszechnione obecnie. Czyli nieważne, jaka jest wersja koronki, bo każda i tak miałaby, wedle niego, powstać w wyniku fałszu. Co jest wygodnym wytłumaczeniem. Zawsze bowiem ma być źle, wedle księdza Olewińskiego. Na to zaś podaje jeszcze jeden rzekomy dowód w postscriptum, gdy pisze: Jeden z czytelników wskazał, że ofiarowanie bóstwa znajduje się w publikacji księdza Michała Sopoćki. Z 1949 roku, czyli tylko dwa lata młodszy od publikacji księdza Andrasza. Tym samym wygląda na to, że to ksiądz Sopoćko jest autorem fałszerstwa, które zawiera herezję. A zatem, jak już wspomniałem i jak sami Państwo widzą, dla księdza Lewińskiego nieważne, jaka wersja koronki będzie. Każda ma być bowiem fałszywa, ponieważ wersja o fałszu ma pasować do jego założenia, że cały kult Bożego Miłosierdzia, tak jak przedstawiony przez siostrę Faustynę, jest fałszywy. Jak zatem z tego widać, ksiądz Olewiński kieruje się zasadą, że celu święca środki. No ale teraz trzeba na to odpowiedzieć i stwierdzić, że prawda jest całkiem inna niż to się księdzu Olewińskiemu wydaje. Wszystko, co dotyczy kultu miłosierdzia, było bowiem od początku znane, jedynie niepewność, która następnie zagrała u księdza Andrasza, została sprytnie wykorzystana przez niedouczonego księdza Olewińskiego. A zatem pierwszy druk koronki, w formie jaką odmawiamy ją teraz i jaką pan Jezus podał kiedyś świętej siostrze Faustynie, został wydrukowany przez księdza Sopoczkę już w 1937 roku. 15-stronicowej książeczce pod tytułem Chrystus, król Miłosierdzia, wraz z pierwszym obrazkiem przedstawiającym Chrystusa Miłosiernego. Sam tekst koronki znalazł się na stronie ostatniej tej książeczki i brzmi zupełnie tak samo jak tekst odmawiany współcześnie. Wydanie nastąpiło zaś w wydawnictwie książek do nabożeństwa należącym do Józefa Cebulskiego, który posiadał również skład dewocjonaliów w Krakowie. Przy ulicy Szewskiej 22, znajdujący się w kamienicy kolegiackiej. Święta siostra Faustyna nawiedziła zaś wraz ze swą przełożoną to miejsce już po samym wydrukowaniu książeczki z koronką. Odwiedziny miały miejsce dnia 27 września 1937 roku, co opisała ona w dzienniczku następująco: Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego pana, gdzie były w druku i malowały się małe obrazeczki Miłosierdzia Bożego. Także wezwania i koroneczka, które już otrzymały aprobatę, i także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam się tym niezmiernie. I to jest dzienniczek 1299. Można jeszcze tylko nadmienić, że w 80. rocznicę, czyli w roku 2017. Rozpoczęcia tego druku obrazków z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Koronki, w ścianę wspomnianego budynku przy ulicy Szewskiej, wmurowana została pamiątkowa tablica, którą poświęcił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Zaś samo miejsce zostało włączone do szlaku Świętej Faustyny po Krakowie, który wiedzie przez miejsca z nią związane. Powracając zaś do całego meritum sprawy, niewiedza w tym względzie. Pchnęła księdza Olewińskiego do karygodnych dywagacji na temat jakiegoś rzekomego sfałszowania koronki oraz nad tym, że zawierała ona rzekomo w sobie błąd ariański. Tymczasem, jak z samej historii i załączonych materiałów widać, koronka została od razu, pierwszy raz, i to jeszcze za życia samej świętej Faustyny, świadczącej przy tym o prawdziwości koronki, wydrukowana w formie, w jakiej ją używamy do dzisiaj oraz z pozwoleniem kościelnym kurii kardynała Sapiechy, które to pozwolenie kościelne wykluczało jakąkolwiek bądź obecność herezji ariańskiej w tej koronce. Ponadto, co się tyczy samego kardynała Sapiechy jeszcze, to w ostatnim roku swego życia, czyli w 1951, ustanowił on 7 lat opustu zupełnego dla tych ludzi, którzy nawiedzą kaplicę sióstr w Łagiewnikach, Pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli praktycznie kardynał uznał formę kultu Bożego Miłosierdzia zaproponowaną przez siostrę Faustynę. Zatem o czym tu więcej w ogóle rozmawiać z księdzem Olewińskim, niedouczonym, nieznającym materiałów źródłowych i wyciągającym wnioski wynikające tylko z jego złej woli? Bo chyba ksiądz Olewiński nie posunie się teraz na przykład do stwierdzenia, że to wszystko jest spisek, i że kardynał Sapiecha i jego kuria też należeli do spisku. Ariańskiego spisku. Bowiem wtedy to już nie trzeba będzie nawet ludzi znających teologię czy historię, aby wszyscy wiedzieli, że w mózgu księdza Olewińskiego to się jakieś fiksum dyrdum rozwinęło. A zatem koniec z tymi paskudnymi oskarżeniami, że ksiądz Sopoćko był fałszerzem. I że wprowadził błąd ariański do koronki, i że sama koronka jest heretycka. Wszakże, jeżeli ksiądz Olewiński nie jest jeszcze w tym momencie gotowy na to, aby przeprosić wszystkich, będę omawiał całą sprawę dalej, a cała ciemnota księdza Olewińskiego zostanie ukazana. W kolejnym zatem opisach jego wpisów blogowych zajmę się jeszcze. Sprawą owego rzekomego błędu ariańskiego, którego jak widać Kościół od początku się wcale nie dopatrzył w koronce, bowiem owe dopiero niedawno ukryte zarzuty o rzekomy arianizm są po prostu formami ataku na samą koronkę i kult Bożego Miłosierdzia. Ale spokojnie, dojdziemy jeszcze do wyjaśnienia tego nieładnego zarzutu. Teraz zaś należy jeszcze wspomnieć o postaci księdza Andrasza. Pierwszego spowiednika siostry Faustyny, który, jak się zdaje, jak na to świadectwa zdają się wskazywać, był właśnie tą osobą, od której zaczęło się niestety następnie kilka problemów związanych z samym kultem Bożego Miłosierdzia. Ale po kolei. Po śmierci świętej siostry Faustyny, ksiądz Andrasz zdawał się niespecjalnie zaangażowany w jakąś działalność na rzecz kultu Bożego Miłosierdzia jakby zresztą nie rozumiejąc tego kultu. Podczas gdy ksiądz Sopoćko miał już na przykład na swoim koncie 14 książek odnośnie Bożego Miłosierdzia, wydanych w latach 1936-1947, to wspomniana książka księdza Andrasza z 1947 roku była jego pierwszą pozycją na ten temat i to jeszcze taką, która bardzo zamieszała w temacie. Wcześniejsza zaś aktywność księdza Andrasza w sprawie rozwoju kultu miłosierdzia ograniczała się do tego, że poświęcił w 1944 roku drugi obraz Chyły przedstawiający Jezusa Miłosiernego, ofiarowany dla zgromadzenia sióstr, w którym była wcześniej siostra Faustyna, oraz tego, że zaczął organizować w kaplicy sióstr y, y, nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Wydaje się zaś, iż do zajęcia się sprawą miłosierdzia. Płynęły go obserwacje dotyczące tego, iż kult ten zaczął się w Polsce coraz bardziej rozwijać, zaś on, jako były spowiednik Faustyny, poczuł pewnego rodzaju odpowiedzialność. Ponadto w tej swojej wydanej książce, która tyle zmartwień sprawiła następnik księdzu Sopoćce, ksiądz Andrasz dopuszczał się takich na przykład interpretacji, że Pan Jezus ubrany na biało to jakiś doktor, który jak doktor szpitalny przyjdzie na ziemię leczyć chorą ludzkość. Stąd też pod takim wpływem księdza Andrasza były następnie malowane obrazki przedstawiające Jezusa Miłosiernego na tle morza, gór, kwiatów i tym podobne. Co oczywiście było przeciwne zaleceniom siostry Faustyny, polecającej malować pana Jezusa Miłosiernego na czarnym tle. Nic dziwnego zatem, że ksiądz Andrasz popełnił jeszcze taką wpadkę, że ocenzurował i samą koronkę. Wracając zaś do księdza Olewińskiego, to należy jeszcze wskazać, Sposób jego jednokierunkowego działania, co ujawniają następujące stwierdzenia. Ksiądz Olewiński posługuje się półprawdami, skoro jeden z jego rozmówców powołuje się na rzekome znalezienie się w dzienniczka świętej Faustyny na kościelnym indeksie książek zakazanych, czyli na indeks librorum prohibitorum, z czego widać, że sam ten człowiek to mówiący też padł ofiarą tej plotki i uwierzył, iż włączono niegdyś dzienniczek na ten indeks. Starał się właśnie ten człowiek niezgrabnie bronić teraz dzienniczka, pisząc, że obecność na indeksie niczego ostatecznie nie wyrokuje. Na co ksiądz Olewiński patriarchalnie odpowiedział mu następująco: Proszę nie kłamać! Na indeksie ksiąg zakazanych umieszczane były pisma stanowiące przynajmniej zagrożenie dla wiary czytelników. Z czego wyraźnie widać, iż ksiądz Olewiński nie wie, czy dzienniczek znalazł się na indeksie ksiądz zakazanych, czy też nie, ale że zaakceptował tę wykładnię, którą usłyszał podczas dyskusji od swoich zwiedzionych rozmówców, a zaakceptował ją dla tak zwanego dobra sprawy. Czyli, że każde pomówienie, choćby niesprawdzone, ale pomawiające dzienniczek i pomniejszające jego wartość, jest w jego przekonaniu dobre, bo właśnie zaciemnia obraz samego dzienniczka. No i jak tu dyskutować z człowiekiem, który nie wie jak jest naprawdę, ale za to akceptuje wszelkie środki, które uzna za odpowiednie do dążenia do swojego własnego celu, chociażby cel ten był oparty na nieprawdzie i niegodziwości. Jak się zaś ma cała sprawa w rzeczywistości? Jeżeli sprawdzą Państwo w internecie, to okaże się, iż pogłoska, że dzienniczej siostry Faustyny znalazł się w 1948 roku na indeksie ksiąg zakazanych przez Kościół, jest dosyć mocno rozpowszechniona. Szczególnie w internecie anglojęzycznym. Jest to jawny dowód na to, że kult Bożego Miłosierdzia i osoby z nim związane są bardzo mocno zwalczane przez różne mroczne siły. Niemniej, jaka jest prawda w tym względzie, czy yy, dzieło świętej Faustyny znalazło się na tym indeksie? Ano, sprawdziłem. Przejrzałem całe wydanie Liber Prohibitorum z 1948 roku i okazało się, że są tam różne zapóźnione pisma potępione przez Kościół od XVII wieku do lat 30 wieku XX, ale nigdzie nie ma tam żadnego wspomnienia o dzienniczku Świętej siostry Faustyny. Czyli co? Czyli zwykły fałsz i pomówienie. A dlaczego tak rozpowszechnione? A no pewnie dlatego, że wydanie ksiąg zakazanych z 1948 roku było ostatnim takim wydaniem w Kościele Katolickim. Zaś w 1968 Zaś w 1966 roku Kościół zniósł w ogóle ten indeks. A więc niejako, chcąc uwiarygodnić swoje kłamstwo, ktoś, kto kiedyś zmyślił to, że Dzienniczek znalazł się na tym indeksie, musiał podać akurat ten rocznik, 1948. Bo były w nim pisma innych autorów, których czas wydania zgadzał się z okresem działalności Faustyny. Chodzi o lata 30. XX wieku. A zresztą indeks ten był ostatnim rzeczywistym wydaniem ksiąg zakazanych. No i dlatego, no, ktoś jak po prostu fałszował, musiał yy, rozrzucać pogłoskę, że akurat w tym ostatnim wydaniu tym ksiąg zakazanych znalazła się Faustyna i jej dzieło. Osoba pomawiająca w ten sposób liczyła zapewne też na to, że i tak większość ludzi nie będzie przeglądała grubej książki po łacinie, ale że większość z nich Łyknie samo pomówienie. No i tak się poniekąd stało i utrzymuje się mowa pogłoska między wieloma ludźmi, niezbyt rozgarniętymi na świecie do dziś. Zaś ksiądz Lewiński, gdyby był poważnym badaczem i dyskutantem problemu, powinien jednak sprawdzić, jak się naprawdę sprawy mają, a nie sugerować od razu, że ten fałszywy wariant jest rzekomo prawdziwy, bo to akurat pasuje do jego własnego ataku na kult Bożego Miłosierdzia. Oj, nieładnie, księży Dariuszku, kłamczuszku. Czyli można też dodać, że oto ksiądz Olewiński z rzekomego tropiciela fałszerzy, czyli choćby właśnie pobówionego przez chwilę błogosławionego księdza Sopoczki, okazuje się być nagle sam promotorem fałszerzy i się z nimi zgadzać. No bo jak można powiedzieć, takie pół przyzwolenie na fałsz, który ktoś tam kiedyś zrobił. W, w, właśnie w tym indeksie Ksiąg Zakazanych, sugerując, że tam była Faustyna. A ksiądz Olewiński to zaakceptował, bo mu pasowało. Ponownie zatem można powiedzieć, oj nieładny księże Dariuszku, dwolicowy kłamczuszku. Następnym zagadnieniem zaproponowanym przez księdza Olewińskiego jest... Czy pisma świętej Gertrudy uzasadniają ofiarowanie bóstwa? O cóż zatem w tym chodzi? Ano na przełomie XIII i XIV wieku, żyła święta, która nazywała się Gertruda i która miała podobną wizję świętego Jana apostoła, który miał jej powiedzieć, iż kult Bożego Serca, a więc w sumie miłosierdzie Boże, został zachowany na ostatnie dni tego świata. Aby wówczas ten podniszczały już świat. Mógł się jeszcze odrodzić. Można by zatem powiedzieć, że święta Gertruda, wedle tego przekazu o wspomnianym widzeniu, została jakby włączona w ciąg osób i zdarzeń, które w historii niejako przygotowywały nadejście kultu Bożego Miłosierdzia. W tym zaś względzie święta owa jest również bardzo niewygodna dla księdza Lewińskiego, jego teoriek, Bowiem wedle tradycji miała ona ułożyć modlitwę potwierdzającą te późniejsze słowa, modlitewne, świętej Faustyny, którym z kolei ksiądz Olewiński zarzuca herezję. No a tu święta Gertruda używa takich samych słów modlitewnych. Czyli jakby ukazuje ten ciąg rozwijania się kultu Bożego Miłosierdzia poprzez stulecia. No i co tu robić? Ano, ksiądz Olewiński wymyślił sobie, że trzeba zdeprecjonować tę modlitwę świętej Gertrudy, aby podważyć następnie modlitwę z koronki do Bożego Miłosierdzia. A musi on to w swoim mniemaniu zrobić, bowiem z powodu świętej Gertrudy nagle okazało się, iż i inna jeszcze poza Faustyną Święta używała tych słów, które on chciał użyć jako wytrychu, aby wcisnąć Faustynie, że jest ona neoariańską heretyczką. Ale zacznijmy od początku. Jak brzmią słowa modlitwy świętej Gertrudy? Najświętszy Ojcze, skoro jednorodzony Twój syn, już prawdziwie na ołtarzu obecny, sam siebie uczynił ofiarowaniem i ofiarą za nasze grzechy, dlatego w jedności tej miłości, którą On niegdyś sam siebie na krzyżu i w ten sam sposób na ołtarzu ofiarował, Ofiaruję Tobie Przenajświętsze Jego Ciało i Krew, Człowieczeństwo i Bóstwo, Cnoty i Doskonałości, Cierpienia i Śmierć. No i tyle tej modlitwy wystarczy, bowiem jest ona dużo dłuższa i była niegdyś poprzez stulecia odmawiana przez wiernych w czasie mszy świętej po podniesieniu. Dlatego zaś nie cytujemy już dalszej części tej modlitwy, bowiem interesujące nas słowa znajdują się właśnie w tym nadmienionym fragmencie. A to dlatego, iż to, co Gertruda mówi o człowieczeństwie i bóstwie Jezusa, jest tym samym, co Faustyna mówi o jego duszy i bóstwie. Czyli, że obie natury zbawiciela boska i ludzka są ofiarowane przez każdego modlącego się tymi modlitwami do Ojca Niebieskiego. Jak widać z praktyki, było to spokojnie dopuszczane w kościele katolickim poprzez wiele kolejnych wieków i nikt nie dopatrzył się w tych słowach modlitwy świętej Gertrudy jakiejś naleciałości ariańskiej herezji. Nikt, aż do przemądrzałka księdza Dariusza Olewińskiego i kilku jemu podobnych. Co zatem zrobił ksiądz Olewiński, aby pozbyć się tego wynikłego dla niego problemu, który burzy mu całą jego teorykę heretycką? Jedna święta wspiera tymi słowami drugą świętą. Ano ksiądz Olewiński postanowił też w jakiś sposób obniżyć status świętej Gertrudy i jej modlitwy. Ale jakim sposobem? Ano antysemityzmem na początek. Otóż w swoim blogu opublikował kartę z jakiejś wczesnorenesansowej książki z modlitwami, która została wydana przez jakieś żydowskie wydawnictwo. I na której to ilustracji przedstawiono szatę św. Gertrudy oznaczoną jakimiś żydowskimi literami. No i co? No i dla księdza Olewińskiego ma to już być dowód, że modlitwy św. Gertrudy powstały w jakimś nienormalnym środowisku, żydowskim znaczy się, i że tylko tego typu ludzie interesują się takimi modlitwami. No bo tak to sugeruje ów wpis księdza Olewińskiego. No ludzie, czy to w ogóle zasługuje jeszcze na jakikolwiek Komentarz? Dla porządku odpowiem, tylko pokrótce, że w ówczesnym okresie właśnie zaczynała się era druku i pojawiały się wydawnictwa, które drukowały książki z modlitwami. I że te żydowskie, akurat wydawnictwa, raczej tylko korzystały z koniunktury wydawania modlitewników. Naprawdę, bowiem z tamtego okresu jest wiele wydań modlitw różnych świętych. Wydanych akurat przez katolickie wydawnictwa, w których to zbiorach znajdowały się często i wspomniane właśnie modlitwy Świętej Gertrudy. A nawet, gdy znajomość łaciny zaczynała się powoli kończyć, yy, przetłumaczono ową modlitwę Gertrudy na język angielski, aby wierni katolicy nadal mogli ją odmawiać. O czym świadczy chociażby wydanie zebranych modlitw Świętej Gertrudy yy, i Świętej Mechtyldy. W dziełku zatytułowanym Preces Gertrude Janae, wydanym przez angielskich benedyktynów w roku 1861 w Londynie. I na stronie 26, tamże, znajduje się angielska wersja rozważanej teraz modlitwy. Szczególną pozycją podczas tłumaczeń tych modlitw świętej Gertrudy na języki narodowe bądź współczesne jest zaś wydanie belgijskie w języku francuskim. Czy raczej wydania, bowiem tłumaczenie to miało następnie wiele edycji. Mające tytuł Priers de Saint Gertrude ze wspomnianą modlitwą dotyczącą ofiarowania człowieczeństwa i boskości Jezusa Chrystusa, znajdującą się na stronie 46 tamże. Imprimator bowiem do tego wydania zostało tam udzielone zbiorowo przez cztery największe belgijskie diecezje. I tak, aprobacji udzielili w grudniu 1856 roku wikarusz generalny miasta Turnaj, biskup Gandawy, biskup Brugi i biskup Liesz. Czyści biskupi też się mylili i nie zauważyli rzekomego błędu ariańskiego, który dopiero następnie rozpoznał nasz rzekomy geniusz teologiczny, zasmarkany ksiądz Olewiński? Eee, coś to coraz bardziej zaczyna mi nie pasować, bo jeżeli z jednej strony mamy księdza Olewińskiego, i kilku wspierających go w jego fałszywym przekonaniu świrów, to cóż to jest wobec tych wszystkich pobożnych ludzi z poprzednich wieków, którzy byli i mądrzejsi od Olewińskiego i jego mocodawców, i również ci dawni ludzie pełnili od nich wyższe urzędy w kościele katolickim. A jednak mimo to nie dopatrzyli się żadnej herezji w modlitwie świętej Gertrudy. Ale idźmy dalej. W Polsce takie tłumaczenia modlitwy św. Gertrudy były zaś już bardzo wczesne, bowiem między innymi w 1692 roku w Lublinie Jezuici wydrukowali ich przekład w dziełku pod tytułem Kwiat Nabożeństwa albo Modlitwy Św. Gertrudy, które to dziełko miało z kolei serię swoich kolejnych wydań na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu, opatrzoną właśnie imprimatur biskupa poznańskiego. No i co? Świat katolicki tradycyjny. Uznawał wszędzie te modlitwy, a pseudotradycjonalista tradycjonalista Ksiądz ma z nimi problem, dlatego iż okazało się, że wspierają one to, co napisała inspirowana nadziemsko-święta siostra Faustyna. A to nie pasuje do jakichś wydumanych pseudozarzutów zarzutów Księdza Olewińskiego. Kogo zatem państwo wolą posłuchać? Ludzi wiary z poprzednich wieków? Czy jakiegoś zagubionego księdza, który zdaje się mieć dodatkowo problemy? Ze swoją własną psychiką i rozpoznawaniem rzeczywistości. Co zaś dodatkowego ten nasz czarny charakter ksiądz Lewiński pisze jeszcze o modlitwach świętej Gertrudy? W celu ich zdeprecjonowania nie wystarczyło mu bowiem sugerowanie pochodzenia wspomnianej modlitwy, być może od Żydów, ale dodał jeszcze na swoim blogu następujące słowa. Pamiętać należy, że jako uznane przez Kościół można uznać jedynie pisma określone i znajdujące się w aktach i archiwach Stolicy Apostolskiej, pochodzące z procesu kanonizacyjnego. Dopiero po stwierdzeniu, że zdania o ofiarowaniu bóstwa Jezusa Chrystusa znajdują się w pismach zbadanych przez Stolicę Apostolską, można zasadnie sformułować argument. Tymczasem jest bardziej prawdopodobne, że odnośne fragmenty ani nie są autentyczne, ani tym bardziej nie uzyskały teologicznej aprobaty Kościoła. Proszę zwrócić uwagę na to zdanie Olewińskiego dotyczące modlitwy św. Gertrudy. Tymczasem jest bardziej prawdopodobne, że odnośne fragmenty ani nie są autentyczne. Ani tym bardziej nie uzyskały to logicznie aprobaty kościoła. No i w tym jednym zdaniu wychodzi cały dyletantyzm księdza Olewińskiego, lub też cała jego zła wola, Powiem, albo nie wie, albo też nie chce uznać, że jest właśnie całkiem odwrotnie od tego, co przed chwilą ogłosił. Czyli, ano, akurat jest to wszystko, czego on tak głośno się domaga, aby uznać modlitwę świętej Gertrudy zawierającą ofiarowanie bóstwa. Przy okazji, jednak muszę znowu odbyć małą wycieczkę w przeszłość i zapomnieć na chwilę o omawianym temacie, przypominając wszakże jednocześnie bardzo ładną kartę z historii Kościoła Powszechnego. A w tym przypadku słowo ładna będzie miało swoje znaczenie. Otóż była jedna rodzina w Wenecji związana z edytowaniem książek, które jeden z przedstawicieli w XVII wieku postanowił się przesiedlić do Niemiec. Pod koniec zaś XVIII wieku urodził się najważniejszy przedstawiciel tej linii, który zwał się Friedrich Pustet. I to on przeniósł się następnie do Ratyzbony, w której założył swoją drukarnię oraz wydawnictwo, które drukowało różnego rodzaju książki, ale główna koncentracja spoczywała jednak na dziełach teologicznych. Znaczący zaś pod tym względem stał się 1845 rok, kiedy to wydano w tym wydawnictwie pierwszą księgę liturgiczną, co jak następnie się okaże, określiło przyszły los tego wydawnictwa. Bowiem pan Pustet wraz z synami i przy współpracy ze specjalistami kościelnymi prowadził przygotowanie i następnie dróg ksiąg liturgicznych na tak wysokim poziomie, iż w roku 1870 otrzymał z Watykanu oficjalny tytuł. Drukarza Kongregacji Świętych Rytów, co w sumie oznaczało to, iż książki liturgiczne i około liturgiczne drukowane w jego wydawnictwie były tymi, które zlecano z Watykanu. Taki też zresztą tytuł przyjął pan Pustet na swoich liturgicznych drukach, podpisując się Drukarz Stolicy Świętej. Było oczywiście wiele wydawnictw religijnych po całym świecie, niemniej wydawnictwo religijne Pustetów dzięki uzyskaniu wspomnianego tytułu miało między nimi przewagę. Rozwijając się i otwierając kolejne oddziały wydawnictwa w Nowym Jorku, w Cincinnati, oczywiście w Rzymie, a także w Kolonii w Wiedniu oraz agencje handlowe w Walencji i w São Paulo. Można zatem śmiało powiedzieć, że księgi liturgiczne wydawane przez pustetów znane były w całym katolickim świecie. Wspomnieć zaś przy tym należy, iż wydawnictwo dbało nie tylko o wysoki poziom wydań, ale również o ich bardzo dobrą stronę graficzną. Prowadzając styl, który zdefiniował w XIX wieku wygląd ilustracji religijnej na świecie. Warto zatem przypomnieć choć kilka przykładów tamtych pięknych obrazków religijnych, ilustrujących księgi liturgiczne z tamtych czasów. Dobrze, ale powracając do naszego zagadnienia, można zadać pytanie: a co to ma wspólnego z rozpatrywaną przez nas teraz kwestią? A ma bowiem ksiądz Olewiński stanowczo domagał się kościelnego potwierdzenia prawdziwości i uznania przez kościół owej modlitwy świętej Gertrudy, w której wspominała ona o ofiarowaniu bóstwa. Jako, że zaś Ksiądz Olewiński nie ceni sobie tego, iż modlitwa ta była drukowana przez wieki w różnych wydawnictwach katolickich, dlatego właśnie uznałem, że właściwe nieco szersze przedstawienie tego akurat wydawnictwa będzie potrzebne, które również wydało modlitwy św. Gertrudy. To tak, aby uczynić chęci Księdza Olewińskiego do posiadania teologicznej aprobaty Kościoła. W tym odniesieniu do modlitw świętej Gertrudy. I teraz właśnie podaję przykład. Otóż panowie pustetowie wydali nie to, że książeczki z modlitwami, ale już podręcznik dla uczących się kleryków, zwany Manuale Clericorum, w którym to właśnie zalecano klerykom katolickim na całym świecie jako wysoce dla nich właściwe odmawianie wspomnianej modlitwy świętej Gertrudy w czasie przy świętej po podniesieniu. W której to modlitwie znajdowały się też właśnie słowa o ofiarowaniu bóstwa. Nikt się zaś tam wówczas nie dopatrzył żadnego arianizmu, a książka miała wiele wydań i napisana została, czy też raczej skompilowana z tradycji kościelnej, przez jezuitę Józefa Schneidera. Zaś imprimatur zostało udzielone przez biskupa Ratyzbony Ignacego dnia 30 kwietnia 1868 roku. No i można teraz powiedzieć, że oto w taki sposób święta Gertruda suportuje świętą Faustynę, a widmo rzekomego arianizmu rozpływa się gdzieś w niebyt. Czy zatem takie potwierdzenie kościelne i wydanie tej modlitwy w takim akurat wydawnictwie wystarczy teraz księdzu Olewińskiemu, aby cofnął swoje niedouczone zarzuty? Czy też ucieknie się on do jakiegoś kolejnego wykrętu? Ksiądz Lewiński może się oczywiście tłumaczyć, że nie ma obowiązku znać każdego pisma czy druku, który przeczyłby jego tezie. No ale wówczas można mu równie dobrze odpowiedzieć, że w takim razie powinien zaprzestać prowadzenia bloga. Pod tytułem Teolog Katolicki odpowiada. A zająć się czymś adekwatniejszym do swojego poziomu, i być może założyć zamiast tego blog pod tytułem Dariusz Olewiński prowadzi zajęcia w piaskownicy. Byłoby to chyba o wiele adekwatniejsze do przyjętych przez niego założeń. No bo po co pisać bzdury, jak się czegoś po prostu nie wie? Wówczas bowiem trzeba się douczyć. Naiwność i oszukaństwo. Pod tak zatytułowanym wpisem, który stanowi zasadnicze odniesienie do jakiegoś filmu dokumentalnego o Faustynie, znalazły się jednak dwa elementy, którymi ksiądz Lewiński zamierzał uderzyć w księży związanych z kultem Bożego Miłosierdzia. Zrobił to jednak wyjątkowo bezrozumnie. Najpierw bowiem chciał oczynić księdza sopoćkę, sugerując jego przynależność do masonerii, co ujął słowami. Spowiednik Faustyny regularnie pozował do fotografii z rozpiętymi guzikami sutanny, co po pierwsze nie mogło być przypadkowe, a po drugie jest delikatnym, ale wyraźnym zaznaczeniem masońskiego symbolu ukrytej dłoni. Cóż można na to odpowiedzieć? Jest to bowiem wyjątkowym plugastwem, kiedy jeden ksiądz sugeruje przynależność drugiego księdza do masonerii. I to nie w tym celu, aby ostrzegać Kościół przed jakimś ukrytym złem tego drugiego człowieka, ale tylko po prostu pomawiając go w tym celu, aby osiągnąć swoje własne niecne cele, w tym przypadku zohydzenie osób zaangażowanych w szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Olewiński pomawia przy tym niewinnego człowieka, a robi to jeszcze w sposób idiotyczny. Pokazuje bowiem na dowód, że ksiądz Sopoćko miałby przynale przynależeć do masonerii serię jego zdjęć uchwyconych w pogodne dni, na których to zdjęciach widać, że ksiądz Sopoćko ma rozpiętą górną połę sutanny. Normalny człowiek nie zwróciłby na to żadnej uwagi, z tym, że ksiądz Olewiński najwyraźniej do normalnych ludzi nie należy. Z kolei, gdyby normalnemu człowiekowi już na to zwrócono uwagę, to najprawdopodobniej by pierwszą jego myślą było to, że zapewne ksiądz Sopośko rozpiął górne guziki, aby nieco ochłodzić się w upalny dzień. Ale nie taką stronę podążają myśli księdza Olewińskiego, który z chorym poczuciem badawczości teoretyka spiskowego wskazuje, że te rozpięte poły. To przygotowanie, aby tam ksiądz Sopoćko zaraz wsunął dłoń i ujawnił się, że jest masonem. No dobra – odpowiedziałby normalny człowiek z rozumem – ale przecież na żadnym tym zdjęciu nie ma uchwyconego księdza Sopoćki z ręką wsuniętą za połem sutanny, co mogłoby w ogóle sugerować, że chce on pokazać jakiś masoński znak. Niemniej umysł księdza Olewińskiego jest ponad takie metody badawcze i ponad zdrowy rozsądek. Zapewne dążąc w ten sposób do przekonania nas do swojej niewidzialnej tezy. Jeżeli wy tego nie widzicie, no to ja wam pokażę. No i ksiądz Lewiński daje całą serię zdjęć z ludźmi, którzy byli masonami i rzeczywiście reklamowali się ze znakiem dłoni ukrytej za połami płaszcza. Niemniej, to wciąż nie jest żaden dowód, bowiem na żadnym z tych przedstawionych zdjęć dalej nie ma księdza sopoczki. A zatem należy powiedzieć, że Domniemana przynależność księdza Sopoczki do masonerii występuje wciąż jedynie w umyśle księdza Olewińskiego. Jak z tego widać, w niezbyt zdrowym umyśle. Zanim zatem odpowiemy w pełni księdzu Olewińskiemu, powiedzmy sobie szczerze, że ten jego zarzut względem księdza Sopoczki, który przypominam, że jest błogosławionym Kościoła katolickiego, jest wyjątkowo nikczemny. Ksiądz Lewiński w swoim nieustabilizowanym umyśle posunął się bowiem aż do plugawego pomówienia, które stara się jeszcze udowodnić na sposób idioty. Ale do rzeczy. Znak dłoni ukrytej pod połami ubrania rzeczywiście istnieje w masonerii. I ma on wskazywać na to, że jest to organizacja rządząca z ukrycia. I rzeczywiście w historii było wiele osób, które należały do masonerii i dały się sportretować bądź sfotografować w takiej właśnie pozie, jak na przykład Washington, Bolivar czy Marx. Niemniej było też wiele osób, które nigdy do masonerii nie należały, a również dało się sportretować czy sfotografować w takiej pozie, jak na przykład Mickiewicz, Stalin czy uwaga uwaga, katolicki konkwistador Francesco Pizarro i to na jakieś sto kilkadziesiąt lat przed samym zaistnieniem masonerii w ogóle. O co zatem chodzi? Ano o to, że pozę z ręką wsuniętą za poły płaszcza czy ubrania rozreklamował w swoim czasie Napoleon i od tego czasu stała się to poza, do której chciało nawiązać wielu dowódców czy mężów stanu. Czy jednak znak ten był wymysłem masońskim? Ano nie. Wcześniej bowiem, w 1737 roku ukazała się w Anglii książka François Nivellona zatytułowana Rudiments of Gentle Behavior, czyli mówiąc po prostu, był to podręcznik dobrego wychowania, który zawierał też 12 pus, wedle których miano niegdyś rozpoznawać człowieka szacownego. No, i jedną z tych pus była właśnie postawa z ręką wsuniętą za pałę ubrania, co miało nadawać danej osobie godnego wyglądu. Niemniej to wszystko i tak ostatecznie nie ma żadnego znaczenia w przypadku księdza Olewińskiego. Który z argumentu powziętego ze swojej własnej chorej wyobraźni imaginacyjnie jedynie oskarżył księdza Sopoczkę. Można by zatem stwierdzić, że umysłowość księdza Lewińskiego porusza się w jakimś niezdrowym matriksie, który nie przyjmuje dowodów z rzeczywistości. Dobrze. Zostawmy już to i podążajmy do kolejnej wpadki księdza Olewinskiego w tym samym poście. Choć trudno to w sumie nazwać wpadką, a raczej jest to objaw najbardziej otumanionego antysemityzmu. Otóż, chcąc dalej pomawiać księży związanych z szerzeniem kultu Bożego Miłosierdzia, ksiądz Olewiński stosuje kolejną zagrywkę. Pseudoargument o przynależności do masonerii już był, no to teraz oczywiście trzeba też wspomnieć coś o złych Żydach. No i przy tej okazji Zostaje się z kolei księdzu Serafinowi Michalenko, który w 1981 roku był świadkiem cudu uznanego za konieczny do batyfikacji siostry Faustyny. Co zaś pisze tam ksiądz Olewiński w pierwszym poskryptum? Przy okazji warto zwrócić uwagę, kto się szczególnie zasłużył dla propagowania rzekomych objawień siostry Faustyny. Ksiądz Michalenko, to ukraiński Żyd, co doskonale pasuje do całej sprawy. To on zasłużył się zarówno dla publikacji i propagowania dzienniczka, jak dla rzekomego cudu za wstawiennictwem siostry Faustyny. No właśnie, ksiądz Olewiński po raz kolejny ukazuje swą prawdziwą twarz. Wedle niego bowiem objawienia siostry Faustyny, jak i cud za jej wstawiennictwem są rzekome. No to taki kolejny przyczynek do zachciewajki księdza Olewińskiego, aby starać się poprzez podważenie wiarygodności wizjonerki o podważenie wiarygodności całego kultu Bożego Miłosierdzia. Zaś księdzu Michalence dostaje się właśnie dlatego, że w procesie beatyfikacyjnym świętej Faustyny był jej wicepromotorem na terenie Ameryki Północnej. Co zaś do jego własnego pochodzenia, to w oficjalnych źródłach podaje się, że jego matka była Polką, a ojciec Słowakiem, ale żeby dwoje rodzice mówili po polsku. I choć byli wyznania wschodniego, po przybyciu do Stanów Zjednoczonych uczestniczyli w katolickich nabożeństwach właśnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stockbridge. Gdzie młody Serafim usłyszał też historię księdza Jarzębowskiego? Przebijającego się przez wschodnie tereny Rosji, aby następnie poprzez placówkę Marianów w USA rozpropagować kult miłosierdzia na cały świat. Ta historia głęboko zapadła w młody umysł i w końcu doprowadziła do tego, iż i sam serafim Michalenko został w późniejszym okresie swojego życia właśnie Marianinem. Ale dla księdza Lewińskiego to nie jest ważne. Dla niego bowiem Michalenko to tylko Wywrotowy Żyd, który zajął się wywrotową działalnością, czyli właśnie szerzeniem kultu Bożego Miłosierdzia. Aby właśnie przez to szerzyć bardziej wywrotowość na świecie. Powiem tyle: jak się człowiek zapoznaje z życiorysem księdza Michalenki, to ma wrażenie, że to było piękne życie. Tymczasem dla księdza Olewińskiego jest to wciąż tylko wywrotowy Żyd. No dobrze, niech tam i będzie, że Żyd. Ale w takim razie, czy nie trzeba się cieszyć, że Żyd tak zafascynował się opowieściami związanymi z działaniem Bożego miłosierdzia, że aż sam następnie poszedł tą drogą. I przyniósł piękne owoce. Nie, dla księdza Olewińskiego nie jest to wyznacznik, bowiem ksiądz Olewiński pozostaje twardym antysemitą, w stylu, który przejawia się zazwyczaj w niemieckim sposobie myślenia. I najprawdopodobniej też stamtąd ksiądz Olewiński zaraził się ową dolegliwością. Przesiągł za bardzo niemieckim myśleniem i tak prymitywnym antysemityzmem, jakiego tylko Germanie mogą nauczyć. I robi to ksiądz Olewiński całkiem celowo, bowiem to nie pochodzenie rasowe księdza Michalenki jest dla niego ostatecznym celem ataku, ale właśnie świadectwo tej pani Mauren Digan. Krótko przypominając zatem. Kobieta ta to Amerykanka, która była chora na obrzęk wskutek niedrożności naczyń chłonnych. Co często kończy się koniecznością amputacji zainfekowanej kończyny. A jeżeli nawet amputacja się po... nie pomoże, to stan może prowadzić po prostu do śmierci. No i tak było w przypadku tej pani, która nazywa się Mauren, bowiem choroba nie zatrzymała się, ale szła dalej po amputacji. Kiedy zatem ona przebywała w szpitalu, jej mąż oglądał raz w telewizji amerykańskiej film o Siostrze Faustynie i o Bożym Miłosierdziu. I uwierzył, że właśnie to może pomóc jego żonie. Przekonał zatem ją następnie do tego, aby lecieć do Polski do grobu siostry Faustyny oraz razem przekonali już le lekarzy, aby udzielili oni zgody na tą podróż. Wtedy poproszono też księdza Michalenkę, aby im towarzyszył, tylko towarzyszył. Przybyli oni zatem do Polski pod koniec marca 1910. 81 roku I przez kilka dni modlili się przed grobem siostry Faustyny w łagiewnikach. Aż pewnego wieczoru Mauren usłyszała wewnętrzny głos, który uznała za głos siostry Faustyny, ofiarującej jej swą pomoc, jeżeli tylko o nią poprosi. Mauren wyraziła taką chęć, i w tamtym momencie choroba natychmiast i nieodwracalnie się cofnęła. Po powrocie do USA, Mauren była badana przez pięciu niezależnych od siebie świeckich lekarzy. Którzy wszyscy stwierdzili nie dające się w sposób naturalny wyjaśnić całkowite wyzdrowienie. Następnie przypadkiem tym jej zajęła się Watykańska Kongregacja do Spraw Świętych z wszelkimi swoimi procedurami i tam również stwierdzono nadziemskość tego uleczenia, które właśnie zostało przyjęte jako kluczowe w procesie beatyfikacyjnym siostry Faustyny. Pozytywnie zakończonym jej y, y, właśnie wyniesieniem na ołtarze w 1993 roku. Wtedy Faustyna stała się błogosławiona. Niemniej ksiądz Olewiński zaprzecza całemu temu kościelnemu procesowi, uparcie twierdząc, że czyt jest rzekomy. Ale ksiądz Olewiński nie ma jednak odwagi stanąć naprzeciw całej watykańskiej instytucji, która podjęła taką decyzję, lecz y, za to za swój cel obiera właśnie księdza Michalenkę, który przecież tylko towarzyszył dziejącym się zdarzeniom. No, ale to domena prymitywnego antysemityzmu, aby uderzyć w Żyda, nawet jak jest on niewinny. Aby w ten sposób, poprzez oczernianie Żyda, uderzyć w całą sprawę. I co dalej? Ksiądz Olewiński nie wybacza nawet po śmierci, bowiem pisze yy, następujący komentarz do ceremonii pogrzebowych księdza Michalenki. Jego uroczystości pogrzebowe. Które ostatnio miały miejsce, przypominały bardziej celebrację postatów. Na co wskazuje choćby biały kolor szat liturgicznych, co jest nie tylko sprzeczne z zasadą liturgii katolickiej, lecz znaczące teologicznie, gdyż sugeruje świętowanie zmartwychwstania czy wręcz kanonizację zmarłego, a nie modlitwę za zmarłych. No i cóż tu można powiedzieć na no tak daleko posunięty antysemityzm księdza Olewińskiego, który aż nakazał mu użycia określenia apostata w odniesieniu do zmarłego księdza Michalenki. Przypomnę zatem, że słowo apostata odnosi się do takiego człowieka, który umarł poza kościołem katolickim i został wyłączony ze wspólnoty z tym kościołem. Co oczywiście nie miało miejsca w przypadku niezwykle zasłużonego księdza Serafina Michalenki. Ponadto, Jaki wedle księdza Olewińskiego miałby być powód owego wyłączenia? Ano, białe szaty innych księży, sprawujących ceremonie pogrzebowe względem księdza Michalenki. No proszę państwa, no proszę państwa, ja nie wiem, na jakim świecie ksiądz Olewiński żyje, ale bardzo łatwo przychodzi mu mieszanie pomówień z nieprawdą i z niewiedzą własną. Aby zatem nieco douczyć księdza Olewińskiego w kwestii ceremonii pogrzebowych, Obecnie obowiązujących w diecezjach polskich, ale takie przepisy są zapewne i w innych częściach świata, to należy powiedzieć, że Konferencja Episkopatu Polski powzięła następujące postanowienia w odniesieniu do obrzędu pogrzebowego: czyli, że obrzędy pogrzebowe dorosłych odprawia się zasadniczo w kolorze fioletowym lub czarnym. Jeżeli jednak zmarły wyraził przed śmiercią pragnienie, aby użyto szat białych, można je spełnić. Zaś pogrzeb dzieci odprawia się w szatach koloru białego. No bowiem ma to przypominać o charakterze paschalnym śmierci chrześcijanina, czyli przejścia do prawdziwego życia na tamtym świecie. Czyli co? Czyli nic się zatem nie stało, a Olewiński jak zwykle sieje tylko zamęt. Oto zatem, jak prymitywny antysemityzm potrafi zamieszać w umyśle nawet takiego księdza, który, jak Ksiądz Lewiński, ma się za wybitnego teologa i intelektualistę. Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec. Oglądajcie odcinek drugi, w którym będą przedstawione jeszcze większe głupoty wypowiedziane przed księdza Olewińskiego.